Dzień dobry, to my, Dąbrowscy. I mamy pierwsze wizualizacje wnętrz naszego nowego domu. Jest przepięknie, jest tak, jak sobie wymarzyliśmy. Zacznijmy jednak od początku. To Ola z Dear Design. To właśnie ona pomaga nam zaprojektować wymarzone wnętrza w naszym nowym domu. Dlaczego zdecydowaliśmy się na Ola i Dear Design? Gdy w 2017 roku wprowadzaliśmy się do naszego mieszkania około 70 m2, stwierdziliśmy, że nie potrzebujemy żadnego biura projektowego, a wnętrze mieszkania zaprojektujemy sami. To był błąd. Sporo rzeczy zrobiliśmy niepraktycznie. Brakowało nam non-stop miejsca, oświetlenie i elektryka nie było zrobione tak jak trzeba, a my co roku coś w mieszkaniu zmienialiśmy. Dodawaliśmy, odejmowaliśmy kilka razy remontując mieszkanie. W 2022 roku, remontując kawalerkę, która wcześniej służyła nam za studio, zatrudniliśmy pierwszy raz architekta wnętrz i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu wykorzystaliśmy każdy milimetr przestrzeni, robiąc z 30 m2 dwupokojowe mieszkanie ze wszystkim, co dusza potrzebuje. Nie mówiąc o tym, jak świetnie jest oświetlone i jak dobrze rozprowadzone są kontakty. Wtedy uznaliśmy, że przy naszym przyszłym mieszkaniu bądź domu, profesjonalista od projektowania wnętrz to będzie must have. 2023 rok. No i kupiliśmy dom. Spora przestrzeń, bo 230 m2, stwierdziliśmy, że postawimy na najlepszych. Dear Design. Znajdziecie ich biura projektowe w Warszawie i w Krakowie. W ofercie mają rozbudowane projekty indywidualne, czyli takie jak nasz, ale też programy pod klucz. Projektowanie to praca kreatywna, która potrzebuje trochę czasu. Najlepiej w przypadku dużych projektów zgłosić się do biura projektowego z wyprzedzeniem 4-6 miesięcy. My tak zrobiliśmy i już pod koniec lipca zaczęliśmy wspólną pracę projektową. 25 lipca 2023. To właśnie wtedy do naszego domu przyjechała architektka wnętrz, Ola, i kierownik budowy. Zrobili inwentaryzację domu, pomierzyli dokładnie każde pomieszczenie, posprawdzali plany domu i zrobili zdjęcia z lokacji. Następnie przeszliśmy się razem z architektką po pomieszczeniach i rozmawialiśmy o tym, co chcielibyśmy w domu zrobić. Już wtedy poczuliśmy wspólny vibe z architektką, a wiedza Oli oraz kierownika budowy była tak duża, że poczuliśmy spokój, że oddaliśmy projektowanie we właściwe ręce. Tego samego dnia spotkaliśmy się z architektką u nich w biurze i przekazaliśmy moodboardy, inspiracje, które nam się podobają. Pokazaliśmy styl, w jakim chcielibyśmy iść. 22 sierpnia 2023. Kolejne spotkanie z architektką. Przedstawiła nam układy pomieszczeń i rozmieszczenie mebli, oświetlenia i tak dalej. Na spotkaniu pozmienialiśmy kilka rzeczy i w ten sposób stworzył się układ naszego wymarzonego domu. 12 września 2023. Kolejne spotkanie z architektką. To było magiczne spotkanie, bo dodatkowo chodziliśmy i wybieraliśmy z rzeczy w showroomie, jakie materiały, jakie kamienie, jakie tekstury, jakie drewno nam się podoba. Wrzesień, październik. Dostawaliśmy na maila pierwsze wizualizacje pomieszczeń. Nasze marzenia urzeczywistniały się, wizualizowały się, no coś pięknego. 24 październik 2023. Kolejne spotkanie z architektką. Omówiliśmy wizualizację i rozmawialiśmy o zmianach, co nam się podoba, co nam się nie podoba, czego chcielibyśmy więcej, a czego mniej. Tak, żeby było perfekcyjnie i żeby było pod nas. Znowu dobraliśmy kolejne materiały i opracowaliśmy plan projektowania na najbliższe dni. A co nas takiego czeka? Kolejne spotkania, wspólny wyjazd w celu wyboru kamieni i jeszcze wiele, wiele więcej dzisiaj. Tak jak powiedziałam, mamy pierwsze wizualizacje naszego domu, ale jeszcze Wam ich nie pokażemy, ponieważ jeszcze nad nimi pracujemy, jeszcze wprowadzamy ostatnie poprawki, więc to w kolejnym odcinku. Natomiast pokażemy Wam dzisiaj, jak wygląda układ funkcjonalny naszego domu. W tym układzie funkcjonalnym na pewno nie ma garażu i pomieszczenia gospodarczego, bo to jest nuda, to na dalsze projektowanie. Natomiast wchodzimy sobie do domu, po lewo jest ściana, świeżo postawiona po to, żebyśmy mieli taką spiżarnię w kuchni. Wiem, że sporo osób pisało o tym, że po co tutaj ściany, że jak najwięcej miejsca powinno być w wejściu i tak dalej. Spokojna głowa, my to już rozwiążemy przy pomocy garażu, który jest blisko po prawej stronie. I jak tutaj się wchodzi, no to są szafy, żeby schować sobie jakieś tam pierwsze okrycia wierzchnie, jakieś pierwsze buty, a to wszystko po lewo ma być lustrem, tak? Tak, wtedy ta przestrzeń będzie się wydawała na większą, ale i tak ta przestrzeń, to wejście całe jest naprawdę duże. No i wchodzimy teraz do salonu przez takie, nie wiem, czy to będą drzwi, czy jak ja to bym chciała wygląda, takie szklane z czarnymi ramkami, takie dwuskrzydłowe otwierane się takie. Tak, żeby trochę jednak to zimno z dworu, które będzie wpadać, tak nie wpadało do samego mieszkania. Żeby ogólnie oddzielić też, tak. Tym bardziej, że u nas się bezpośrednio wchodzi do salonu, więc takie odgrodzenie wizualne będzie fajnym pomysłem. No i jak jesteśmy w salonie, no to od razu spoglądamy w prawo. Łazieneczka, co by jak piekliło kogoś od razu po przyjeździe do domu, to żeby mógł od razu wskoczyć i skorzystać, czy to z prysznica, czy to z kibelka. No to jest mała łazienka,
ale mimo wszystko, jak zobaczycie w przyszłości wizualizację, to jest świetnie zaprojektowana. Ja na początku chciałam w ogóle chyba zrezygnować też z prysznica i chciałam, żeby była tylko toaleta, ale tutaj słusznie Ola zauważyła, że to jest fajna sprawa, jak ma się dzieci, na przykład bawią się na podwórku, żeby obmyć nóżki, czy nawet psa, i wszystko jest tak fajnie tutaj umiejscowione, że wszystko się zmieściło. No i jak mamy salon, no to będzie stół dosyć spory, a chcemy, żeby był rozkładany, żeby tam można było jeszcze go rozłożyć, no bo jak już wiecie z poprzednich naszych odcinków i ogólnie z naszego życia, no to mamy bardzo duże rodziny, tak, a przede wszystkim, to trzeba pomieścić. Jak padło hasło jadalnia, to ja powiedziałam, że ja muszę mieć największy stół rozkładany na dwa razy tyle miejsc, ile będzie po złożeniu, i po prostu proszę mi zaprojektować stół, który pomieści 24 osoby. Tył będzie miał okno na ogród i to, co na pewno tutaj warto wspomnieć o tym, że w miejscu, gdzie teraz stoi stół, jest aktualnie ściana, która zostanie zburzona i zostanie ta ściana przedłużona w drugą stronę, tak żeby zmieścić tam biokominek, który będzie otwarty na trzy strony. Także będzie go widać zarówno z jadalni, jak i z salonu. To będzie super. Mhm. No jak jesteśmy przy stole, no to wiadomo, że na stół trzeba coś położyć, więc blisko musi być kuchnia. Kuchnię trochę otworzyliśmy, żeby zrobić sobie tam taki półwysep. Natomiast no tak jak mówiliśmy, no to kuchnię trochę powiększyliśmy, żeby sobie zrobić taką spiżarnię, do której będzie mógł wejść człowiek, do której będziemy mogli trochę więcej zakupów nakupić i tam poustawiać, żebyśmy po prostu nie musieli codziennie jeździć do sklepu, a żebyśmy mogli zrobić raz a dobrze zakupy dla całej rodziny. Tak, tak. I to wejście tutaj do tej spiżarni będzie przez szafkę w kuchni. Tutaj jest taka zabudowa na wysokość w ogóle całej ściany i tutaj będą drzwi takie ukryte i to też jest fajna sprawa. Słuchajcie, wracamy do salonu, do części wypoczynkowej, czyli tam, gdzie będzie telewizor, gdzie będzie sofa, gdzie będzie także wejście na taras i tak minimalistycznie. Mniej znaczy więcej. To nasze hasło przewodnie. No to teraz wchodzimy do pokoju gościnnego, pokoju zabaw, bo tak jak mówiliśmy w pierwszym naszym materiale, no to tutaj chcielibyśmy zrobić taki pokój, gdzie po prostu dzieci będą miały zabawki. A jest rozkładana sofa, żebyśmy mogli przenocować strudzonego wędrowca. Szafa na wymiar. Chciałabym tam właśnie, żeby na dole były takie specjalne szafeczki na zabawki. I chciałabym, żeby w tym pokoju głównie właśnie dzieciaki się bawiły, jeżeli będziemy na dole, bo wiadomo, że będą miały zabawki na górze, bo tam będą miały swój pokój, ale na dole warto mieć też jakieś zabawki i chyba lepiej, żeby to było w jakimś takim pokoju zamkniętym, a nie w salonie. Chociaż i tak pewnie będę je przenosić, ale mimo wszystko chcemy, żeby takie swoje miejsce miały jednak gdzieś indziej niż w salonie. Nie? Obok schody. Pod schodami mamy trochę miejsca, więc tam będzie też jakaś zabudowa meblowa, coś tam schowane, jakiś odkurzacz czy coś, ten deseń. Tutaj mamy też na wizualizacji kwiat, ale już też rozmawialiśmy z Olą o tym, że tam jednak jest bardzo ciemne miejsce, więc żaden kwiat prawdopodobnie tam nie wytrzyma. Chyba, tak, że jakieś... chyba też by przeszkadzał w tej całej zabudowie meblowej, żeby tam się dostawać, trzeba by było go ciągle przesuwać, więc tutaj z tego kwiatka ostatecznie zrezygnowaliśmy. No to wchodzimy na górę. I tutaj już dzieje się całe życie nocne, całe życie intymne. Na początku chcieliśmy na całą górę dać wykładzinę, ale słusznie zauważyliście, pytając na naszym Instagramie Dabrowski Dom, że wykładzina w pokoju dzieci to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ czy to zabawa plasteliną, czy to dziecko pójdzie właśnie z jakimś napojem, z jakimś jedzeniem, z lizakiem, no to takie rzeczy mogą szybko uszkodzić tę wykładzinę, więc ostatecznie wykładzinę pozostawiliśmy tylko w naszej sypialni, ale zanim tam przejdziemy, no to na początku pokierujmy się do pralni, bo mamy pralnię. Ja jestem podjarany. Zabudowa po prawej stronie, gdzie będą pralka i suszarka oddzielnie, deska do prasowania i tak dalej. I to wszystko będzie tam zmieszczone. Chociaż to jest małe pomieszczenie, to naprawdę wystarczające na te dwie, trzy rzeczy. To jak już jesteśmy przy pralni, to chyba fajnie już zostać w tym temacie i bym tutaj omówiła łazienkę, bo jest najbliżej też. Tak, no to chodźmy. To jest, ja mówię cały czas, że to jest łazienka dzieci i Sylwia mnie... Znaczy wiadomo, że też dzieci, no bo łazienka główna, łazienka taka, wiecie, największa, rodzinna, gdzie będą dwie umywalki, gdzie będzie wanna, gdzie będzie prysznic, no po prostu największa, no nie wiem, czy tu jest gdzieś wymiar, ale ona tam chyba jakoś ma 13 metrów kwadratowych, coś takiego, no jest dosyć spora. Zależało mi na wannie ze względu na dzieciaki, prysznic też wiadomo jest fajną opcją, bo nie każdy lubi kąpiele w wannie, ja na przykład wolę prysznicę, chociaż my swoją łazienkę również będziemy mieli prywatną, ale tutaj postawiliśmy na dwie opcje. Bardzo mi zależało też na tym murku, który będzie obok wanny, takie podświetlane, żebym mogła też tam chować, wiecie, jakieś w koszyczkach
płyny i tak dalej, czy na przykład zabawki dla dzieci do kąpieli, bo teraz też mamy tego bardzo, bardzo dużo. To chodźmy do pokoju dzieci. Postanowiliśmy zrobić im łóżko takie na wymiar, właściwie łóżka na wymiar, bo w moich planach, w moich snach jest takie łóżko piętrowe ze zjeżdżalnią, nie z drabinką, a z takimi schodkami, szufladami, żeby to było takie nie takie pionowe wejście, ani takie strome, tylko takie naprawdę gładkie ze zjeżdżalnią, takie królestwo. Ja naprawdę mam fajne inspiracje, jeżeli chodzi o to łóżko, ale jak zobaczę wizualizację, to podejmę decyzję, czy będę chciała robić taką zabudowę, czy postawię jednak na dwa takie no klasyczne łóżka, bo tutaj też zależy nam na tym, żeby dzieci miały fajną przestrzeń. Chcemy tam zmieścić jeszcze domek dla lalek, ja go widzę tak na przykład na środku dywanu takiego okrągłego. Mhm. Taki duży domek, że normalnie na stojąco mogę się nim bawić. Kuchnia oczywiście, jeszcze inne zabawki, regał w zabudowie i tak dalej i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teraz ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie widziałam jeszcze wizualizacji. To jest jedno z niewielu pomieszczeń, gdzie nie dostaliśmy jeszcze wizualizacji, bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo pracy przy tym. Jestem mega ciekawa i nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć, żeby wam to pokazać. No to teraz przechodzimy do biura, do pomieszczenia, gdzie będziemy sobie pracować. Tutaj znowu mamy sofę rozkładaną, żeby można było pomieścić jakiegoś gościa. Plus ja pracuję z sofy. Poprosiliśmy o taką szafę na wymiar, gdzie będą otwierane drzwiczki i tam prawdopodobnie będzie ukryta taka stacja gamingowa, biurko wolno stojące, no i generalnie takie miejsce do pracowania z pięknym widokiem. Bo tak, tam, bo tam widok jest przepiękny. Jest cudowny. Uwielbiam ten widok. Wrzucimy wam tutaj wklej tutaj ten widok z tego okna. To teraz przechodzimy do drugiego pomieszczenia, w którym jest cudowny widok. Do naszego królestwa, do naszej sypialni. Tak wygląda nasze łóżko. Szafeczki mamy teraz prostokątne, tutaj w projekcie były okrągłe, ale no to są takie kosmetyczne zmiany. Mamy łóżeczko jaśminki, bo jaśminka wiadomo będzie z nami jeszcze. I mamy kwiatek, ten sam kwiatek, który będzie również na dole tutaj. Dużo jest tych kwiatków, całkiem sporo. Uwielbiam to pomieszczenie, bo już pomijając ten widok z okna, który wklejamy. To mamy tutaj jeszcze garderoby i to rozwiązanie, ja naprawdę nie widziałam takiego rozwiązania w żadnym projekcie żadnego domu, że za łóżkiem są garderoby. Mhm. I są dwie oddzielne. Od jednej strony jest wejście do jednej garderoby, one są w środku przedzielone, czyli każdy z nas będzie miał swoją prywatną garderobę. Chcemy tam dać, wiadomo, szafy otwarte, no i takie, żeby wieszać też ubrania na wieszakach. Też takie szafy z taką gablotką, czyli na jakieś torebki, buty, akcesoria i duże podświetlane lustra. I tutaj w tym pokoju postawiliśmy na wykładzinę, żeby sobie stawać z łóżka i takie stópki stawiać na ciepłą podłogę. To będzie super. No i też jest telewizor w sypialni. Sporo osób się nie decyduje na niego, ale my jednak jak już dzieci uśpimy i sami gdzieś tam jesteśmy już w półśnie, no to lubimy sobie odpalić jakiś serial, film i wspólnie go obejrzeć. Zresztą telewizor też nawet pełni często u nas w sypialni taką funkcję głośnika, że po prostu odpalamy nad nim muzykę. Ale to, co najpiękniejsze, to właśnie są te okna z pięknym widokiem, który Sylwia wam wkleiła. No i też będzie wejście prawdopodobnie na nasz taras zimowy, gdzie będzie można także zimą sobie usiąść, wypić kakałko i posłuchać Krzysztofa Krawczyka i zerkać, jak ktoś się myje w wannie. Obok mamy swoją prywatną łazienkę i z tej łazienki również jest wyjście na ten zimowy taras, więc w ogóle jest super też rozwiązanie. Mamy tu wannę. Tutaj wanna, bo Jasiek uwielbia się kąpać w wannie i on powiedział, że to jest po prostu must have, jeżeli chodzi o naszą prywatną łazienkę. Dla mnie must have to była toaletka. W sensie taki blat, gdzie będę mogła się malować, on będzie tylko przeznaczony do tego. Duże lustro, duże przeszklenia tutaj też w tej łazience i w sumie w tej na dole, bo nie wspomnieliśmy, że tam przez to, że ona jest mała, to też postawiliśmy na lustro praktycznie na całą ścianę, żeby ta przestrzeń wydawała się większa. Tutaj też jakaś zabudowa nad toaletą i też bardzo fajnie, klimatycznie, jasno. Zobaczycie później wizualizację, że naprawdę Jezu, no tak mi się podobają, tak mi się podoba cały ten klimat tego domu, taki mój wymarzony i to jest takie super, ja się mega ekscytuję, nawet jak o tym myślę. Jestem ciekaw, jaka jest wasza opinia, czy coś byście zmienili, czy coś byście dodali, czy coś byście może odradzili z własnego doświadczenia, napiszcie w komentarzu. Teraz razem z Olą i Dear Design bierzemy się za dalsze projektowanie. A wy koniecznie sprawdźcie strony Dear Design, sprawdźcie nasze i Dear Design social media, ponieważ już niebawem uchylimy tam rąbka tajemnicy, kolejne szczególiki i gorące ploteczki. Linki w opisie. Do zobaczenia. Pa!